Cześć, z tej strony b i witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. i Dziś przyjrzymy się, kim jest postać z jednego z Endless czyli niekończących się fal, czyli Boski Król z angielskiego God King. Sama postać wzorowana jest na właśnie wersji Xerxesa z filmu 300. Także jest tu dużo nawiązań, sam wygląd jest bardzo podobny. I odcinek generalnie, tak jak w przypadku większości postaci z Endless Wave'ów, będzie dość krótki. Bo plan odcinka wygląda następująco. Najpierw opiszę pokrótce wygląd tego bohatera, potem zdolności jakimi dysponuje, następnie przybliżę jego opis, historię. Na sam koniec ciekawostki, choć chyba do tego bohatera mam jedną ciekawostkę. No i jeszcze dla zainteresowanych standardowo będą Omówione wyniki ankiety, w której właśnie Boski Król był jedną z czterech standardowo opcji. Także lecimy! Tak jak już zacząłem mówić, Boski Król jest bardzo wysokim mężczyzną i posiada dość sporo klejnotów, jakichś ozdób. Także tutaj wszystko jest związane ze złotem, natomiast jeśli chodzi o jakieś szaty, no to nie posiada żadnych. Mam tylko bieliznę, która również jest w kolorze złotym. Także no, wygląd, właśnie taki, bardzo bardzo podobny do przedstawienia Xerxesa w filmie 300, jak dobrze pamiętam, z 2008 roku. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę na tron, na którym zasiada, też jest taki dość potężny, pokazuje jego potęgę, władzę, taki przepych, bo mamy też te jakieś węże zdobienia, które również są wykonane ze złota, a samą władzę tego władcy podkreśla też to, że mamy właśnie też dwóch gości takich małych, którzy służą mu jako podnóżek. Boski król potrafi rzucać pewne zaklęcia, które mają pomóc jego żołnierzom właśnie w walce z naszymi oddziałami. I ma takie swego rodzaju zdolności. Pierwsza zdolność to obelisk ze świecącymi fioletowymi runami po bokach. Obelisk Pojawia się wtedy na ścieżce, i zanim zniknie, zaczną pojawiać się jednostki wroga. Druga to kałuża ruchomych piasków. Przypominająca wyglądem troszeczkę ten moment, gdy pojawia się piaskowy robak, który był omawiany w poprzednim odcinku. No, czyli takie właśnie ruchome piaski nam się tworzą na dość sporym obszarze, i to jest druga zdolność. No i wrogowie, którzy przejdą przez te ruchome piaski, znikną w nich, ale nie zginą. A pojawił się po prostu w innym miejscu. Trzecia natomiast zdolność, trzeci taki właściwie też artefakt, bo mieliśmy obelisk, a tutaj mamy drugi to tak zwany płaszcz piaskowy. Kiedy to małe grupy wrogów staną się częściowo przezroczyste i są wtedy otoczone takimi chmurami piasku, co umożliwia im, że będą się poruszały obok naszych wież i fortyfikacji oraz żołnierzy niezauważone, także też to troszeczkę utrudni wtedy starcie z nimi. Jeśli chodzi o historię, o opis tej postaci, no to po prostu wiemy o nim tylko tyle, że siedzi na szczycie gigantycznego złotego tronu w ruinach Nazde, tak się nazywa to miejsce, i po prostu obserwuje bitwę, a dodatkowo właśnie rzuca te zaklęcia i stara się w jakiś sposób wspomagać swoje wojska, swoich właśnie. Podwładnych. No i generalnie nie umieściłem tego bohatera w odcinku o władcach, gdyż nie licząc Ruin na zD i tego, że nazywany jest właśnie królem, no to nie wiemy właściwie, jakiej nacji też tak dokładnie przewodzi, e, jaki jest zasięg jego królestwa, bo jednak o postaciach Zendlisławów trochę mniej wiemy, no bo na przykład pod jego komendą są oddziały, które służyły też w armii. Lorda Malagara, więc nie wiemy na przykład w jaki sposób był to tak z nimi powiązany. Dlatego też tej postaci wtedy nie dawałem. Druga sprawa, że o nim zapomniałem, znaczy co? No i jedyną ciekawostką do tego bohatera jest to, że jest oczywiście jego wygląd wzorowany na wyglądzie Xerxes'a, czyli właśnie też zwanego takim boskim królem, boskim władcą, który został właśnie w ten sposób przedstawiony w filmie 300 gdzie 300 Spartan właśnie przeciwstawia się perskiej armii. E, no bardzo dobry film, całkiem niezły. O dobra, może z tym bardzo dobry to przesadziłem i trochę to oceniam przez pryzmat nostalgii, jak to widziałem dawno, dawno temu, bo jakbym odświeżył e, to bym pewnie bardziej krytycznie to ocenił, ale, ale takie całkiem spoko. Jest dużo takich elementów wręcz fantazy i to może psuć odbiór, jeśli ktoś się nastawia na taką ucztę typowo historyczną, no to to znacząco psuje odbiór, natomiast Generalnie nie, nie taki jest temat naszego filmu, ale generalnie jeśli tam będziecie oglądali ten film i tam będzie postać Xerxesa, no to wygląda ona praktycznie tak samo jak Boski Król, Boski Król właściwie wygląda tak jak Xerxes, bo oprócz samego wyglądu postaci, bardzo podobne też jest to, że Mam właśnie podwładne, którzy mu służą jako podnóżek. W filmie jeszcze było przedstawione, że służyli mu jako takie schodki, po których on schodził. I tutaj zasiadał na takim wielkim tronie, i tam też był noszony właściwie na takim wielkim tronie, jak dobrze pamiętam. Takie coś to chyba bardziej nawet piramidę przypominało, i nawet było chyba większe od tego tronu, który jest przedstawiony w Kingdomie. I właśnie on, jak z tego schodził, no to tam tworzyli mu te schodki, tak? Ci jego żołnierze, jego podwładni. Ale generalnie gość wygląda tak samo jak, jak Boski Król. Także to jest jedyna ciekawostka, którą znalazłem do tego bohatera. I to wszystko, co jestem w stanie powiedzieć na temat tego bohatera, tej postaci, bo po prostu informacje na jego temat są szczątkowe. No tak jak mówiłem, jest to postać z Endless Wave, a, więc dużo informacji na jego temat nie ma. Więc jeśli ktoś był dla tych właściwych informacji, dla tej właściwej części tego materiału, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału, za wysłuchanie mnie. W ogóle możecie dać znać, bo e, miałem to już dawno, dawno temu zrobić, nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem, coś musiałem mi przerwać, ale poprawiłem rozdzielczość e, samej nagrywarki, także może trochę ładniej wyglądają te obrazki, e, a dla zainteresowanych jeszcze zapraszam na omówienie ankiety. I standardowo, tak jak w każdej ankiecie, mieliśmy cztery opcje. I boski król, w ogóle dałem tutaj kilka... Serii do tej ankiety wyjątkowo, bo oprócz Kingdom Rush Lore, tak jak zazwyczaj to było, no to dałem też do Kingdom Rush pojedynki i Kingdom Rush e, What If w ogóle propozycje, także nie ograniczało się to tylko do wybierania tematu do Kingdom Rush Lore, ale też do innych serii, ale generalnie Boski Król zwyciężył ze znaczącą przewagą prawie 60% waszych głosów, także no oczywiście zasłużył na swój film, pozostałe postaci... No jednak przy takiej przewadze będą musiały poczekać na swoją kolej, pojawią się w kolejnych ankietach i kiedyś tam się pojawią na kanale. A pozostałe opcje, no to było Kinies i Riza, również do serii Kingdom Rush Lore. Ta bohaterka z Legends of Kingdom Rush jeszcze musi poczekać na swoją kolej, zgromadziła 14% waszych głosów. 15% waszych głosów zgromadziło to, że Kingdom Rush pojedynki chcecie. Ale ostatecznie wyszło tak, że Kingdom Rush Pojedynki pojawił się na kanale, tylko po prostu ostatni, ostatni właśnie ostatnie w kolejności, że będzie ten odcinek o Boskim Królu, będzie jeszcze odcinek z Fable, a dopiero potem może z 1-2 odcinki z Kingdom Rush Pojedynki się pojawił, bo tam znowu nowe propozycje pojedynków padły. Także myślę, że któreś wykorzystam, bo są naprawdę ciekawe. I to 15% zgromadziło. I ostatnia opcja to było, co by było, gdyby Aelin dowodziła elfami. I tutaj cały tytuł nie miał szans się zmieścić e, właśnie w tym polu ankietowym, ale generalnie chodzi o to, że co by było, gdyby po śmierci Malishi, po pokonaniu Malishi, Aelin, czyli siostra Malishi, zgromadziła znowu pod wspólnym sztandarem rozbite siły Twilight Elfów, Elfów Zmierzchu, może nawet Byniemen by jej służył, jeśli to by było przed tym, jak on został pokonany i jego niedobitki. I ona by kontynuowała i zrobiła kolejną inwazję na Królestwo Leśnych Elfów, tym razem sukcesywną. Choć w sumie tutaj mógł być podobny troszeczkę scenariusz, co, jak w odcinku, co by było, gdyby Pajęcza Bogini wygrała, tylko może na mniejszą skalę i nie byłoby to takie zagrożenie jednak. Ale no, taki dałem jeszcze, taką dałem propozycję materiału z Kingdom Rush, What If jeszcze. I to zgromadziło 13% waszych głosów. Także te opcje te jeszcze sobie poczekają. Znaczy no, pojedynki się tam pojawi z 1, 2, bo jednak dużo. Może w ankieta tego nie przedstawia, ale samych komentarzy było jednak trochę i z propozycjami i z prośbami, żeby ta seria wróciła. Także wyjdę naprzeciw oczekiwaniom i dałbym te filmy. Natomiast. Oczywiście standardowo po publikacji odcinka o boskim królu dam kolejną ankietę, żeby mieć po prostu przygotowane na przyszłość. Jeszcze jak też ktoś nie głosował w ankiecie tej, którą dałem pod dodaniu odcinka o tych piaskowych robakach, no to też zachęcam do oddania głosu. A jeśli chodzi o ten odcinek, no to już tyle. Wyczerpałem temat, powiedziałem wszystko, co chciałem i na temat ankiety, i na temat boskiego króla. Także słyszymy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!